Zastanawialiście się kiedyś, kto rządzi światem? Może wydawało wam się, że byli to Illuminati, reptilianie albo kosmici. Jednak nic bardziej mylnego. Tak naprawdę światem rządzą biali suprematyści i naziści, którzy przylecieli z kosmosu. Ich znakiem rozpoznawczym, jak również tajemnym przywitaniem, jest znak, który większość ludzi uznaje za OK. Tak naprawdę ułożenie palców tworzy dwie litery, W i P, od słowa White Power. Niektórzy uważają, że wygląda podobnie do szóstki, która oznaczałaby demona. Biali suprematyści są wszędzie. Kontrolują rząd amerykański, a nawet papieża. I pomimo, że niektórzy ludzie przejrzeli przez ich kłamstwa i manipulacje, większość z nas nie zdaje sobie sprawy nawet o ich istnieniu, że mają wolną rękę i mogą działać jak chcą. Są oni bardzo niebezpieczni, a na świecie ich ofiarą pada coraz więcej ludzi, szczególnie rasy czarne. Jednak pozbywają się oni też ludzi białych, którzy staliby się dla nich zbyt niebezpieczni. Pierwszym krokiem w ich tajnym planie jest pozbycie się imigracji do państw o większości populacji białej. Gdyż jak wszyscy wiedzą, osoby o innym kolorze skóry nie potrafią przecież sami zarządzać swoim państwem i dlatego muszą uciekać na zachód. Następnie przeprowadziliby oni w takich państwach czystkę rasową, by pozostawić 100% populacji białej. A ostatecznie wypowiedzieliby trzecią wojnę światową i wymordowali całą niebiałą populację. Dowodów na ich istnienie jest całe mnóstwo. Zobaczcie chociaż te zdjęcia przedstawiane na tym filmie. Teraz, gdy wszyscy mają szansę się o nich dowiedzieć, mogą zostać oni powstrzymani. A żeby to zrobić, wystarczy jedynie głosować 100% na otwarte granice, gdyż nie pozwoli im to wykonać ich pierwszego kroku, co spowoduje, że cały ich plan legnie w gruzach. A każdy, który się temu sprzeciwia, jest po prostu zdrajcą ludzkości. Teraz już wiecie, kto tak naprawdę rządzi światem, jak również wszystko, co jest potrzebne, żeby ich powstrzymać. Sława.